Mimo nadciągającej nieuchronnie zimy trwają intensywne prace przy rozpoczętych gryfowskich inwestycjach, na przykład przy remoncie ulicy Grodzkiej w samym centrum. Trochę się przeciągają, dlatego że było dużo prac takich związanych z wymianą sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, ale myślę, że jeszcze pogoda na tyle pozwoli, że ją zakończymy. Grodzka ma być gotowa z końcem bieżącego roku. Trwają jeszcze prace przy ulicy Rzecznej. To są prace prowadzone przez powiat. To jest 400 metrów, ale niezwykle istotne. Zostanie jeszcze ulica Polna. Mamy wykonawcę, natomiast no, czas jest taki, patrząc przez okno, no, niezbyt sprzyjający tej inwestycji, ale może jeszcze nieraz i grudzień pozwalał na to, żeby prowadzić sprawy inwestycyjne, także jestem dobrej myśli. Otrzymaliśmy na to 500 tysięcy złotych z zarządzania kryzysowego na usuwanie skutków klęsk powodziowych, ale miejmy nadzieję, że no i oczywiście dołożyliśmy środki własne na wymianę sieci wodociągowej. Miejmy nadzieję, że się uda, oby tylko no, nie zamroziło nas tutaj w mieście, że można było prowadzić pracę.